Jakiś czas temu przeczytałem książkę pod tytułem Rok 1984 George'a Orwella. W tej powieści wszyscy obywatele musieli zainstalować sobie w domu urządzenie zwane teleekranem. Coś w rodzaju wyposażonego w mikrofon i kamerę telewizora, służącego do permanentnej inwigilacji. To jest współczesny teleekran. A to teleekranik. Tak przynajmniej twierdzi szef FBI, który radzi, byśmy zaklejali taśmą kamery w swoich laptopach. Jego zdanie podziela najwyraźniej Mark Zuckerberg, twórca Facebooka. Oczywiście przesadzam. Książka Orwella to fikcja, ale nie da się ukryć, że występuje tu pewna analogia. Włamanie się do naszego laptopa i zdalne uruchomienie kamerki internetowej to dla wprawnego hakera podobno żaden problem. Ale nie ma co panikować. Tajne służby mają ciekawsze rzeczy do roboty niż oglądanie, jak 14-letni Mariusz klnie, na czym świat stoi, grając w Counter-Strike'a. Trzeba jednak pamiętać, że laptopy i smartfony mają prawie wszyscy, w tym prezesi wielkich firm, politycy, dziennikarze i cała masa ludzi, których warto kontrolować. A co z tymi, którzy nie są warci podsłuchiwania i podglądania? Ich można wykorzystać i sprawić, by nieświadomi niczego wcielili się w rolę wysłanego w teren agenta. Na przykład za pomocą wymyślnej gry wideo. Brzmi ciekawie? Już za chwilę powiemy sobie o tej teorii więcej. A poza tym będzie jeszcze o polowaniu na terrorystów w grach sieciowych, o szpiegostwie pod pozorem zbierania materiałów do gry oraz o karze śmierci dla pewnego dewelopera aresztowanego w Iraku. Zapraszam. Zaczniemy od teorii, o której na pewno słyszeliście. Według niej Pokémon Go to tak naprawdę projekt Google i CIA. John Hank, dyrektor studia Niantic, czyli producenta Pokémon Go, w 2001 roku współtworzył projekt K-Hole, swoisty pierwowzór Google Earth. K-Hole był rzekomo finansowany przez CIA, a Pokémon Go korzysta właśnie z map Google. Gra śledzi położenie każdego użytkownika. Ma dostęp do pamięci telefonu, informacji z konta Google, kamery, a nawet kontaktów. Twórcy wiedzą więc, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy, a być może mogą nawet zerknąć przez wbudowaną w nasz telefon kamerę. Teoria jest taka, że ludzie nieświadomie fotografują obiekty wskazane przez cwaniaków w garniturach i ciemnych okularach. Wystarczy umieścić w jakimś budynku Pokémona, a Google otrzyma dziesiątki, setki czy nawet tysiące zdjęć tego miejsca. W tym wnętrza prywatnych domów i posesji. Albo Sejmu. Jakiś czas temu internet nabijał się z posłanki Agnieszki Pomaskiej, która szukała Pokémonów właśnie w gmachu rządowym. Pracownicy amerykańskiego Pentagonu otrzymali ponoć zakaz używania tej aplikacji we wnętrzu budynku, ponieważ mogliby niechcący zdradzić coś istotnego. Brzmi sensownie? Brzmi, ale jak to o teoriach spiskowych mówi pewien popularny internetowy twórca, to, że coś brzmi logicznie, to jeszcze nie znaczy, że jest prawdziwe. Dzięki informacjom ujawnionym przez Edwarda Snowdena wiemy, że gra wideo wcale nie musi powstać w celach szpiegowskich, aby stać się przydatnym narzędziem wywiadowczym. Można ją po prostu do tego wykorzystać. Okazało się bowiem, że terroryści używają gier sieciowych do komunikacji. Mogą tam stosunkowo łatwo zniknąć w tłumie graczy i rozmawiać ze sobą, nie wzbudzając żadnych podejrzeń. Agenci NSA, czyli Amerykańskiej Wewnętrznej Agencji Wywiadowczej, oraz GCHQ, czyli Brytyjskiej Centrali Łączności Rządowej, zbierali i analizowali ponoć wymieniane przez graczy wiadomości. Kolekcjonowali również szczegółowe informacje, takie jak dane geolokalizacyjne, zdjęcia profilowe, listy znajomych itd. Co ciekawe, służby nie tylko analizowały rozmowy, ale także wysyłały w teren wirtualnych agentów. Być może natknęliście się kiedyś na orka, który tak naprawdę był zakonspirowanym szpiegiem NSA. Najbardziej inwigilowane miały być World of Warcraft, chociaż Blizzard oficjalnie zaprzeczył, jakoby coś takiego miało miejsce, Second Life oraz usługa Xbox Live. A skoro już jesteśmy przy Xboxie, to pamiętam również wątpliwości graczy, kiedy pojawił się Kinect. Ludzie bali się, że kamera będzie ich podglądać i podsłuchiwać, ponieważ urządzenie miało być ciągle aktywne, by mogło zareagować na komendę głosową Xbox, włącz się. Takie obawy nie były oczywiście zupełnie bezpodstawne, jednak w czasach, w których prawie każdy non-stop trzyma w kieszeni połączone z internetem urządzonko z dwoma kamerami oraz mikrofonem, brzmią nieco śmiesznie.
To tyle, jeśli chodzi o rzekomą inwigilację graczy, ale chciałem jeszcze wspomnieć o dwóch sytuacjach, w których to deweloperzy zostali posądzeni o szpiegostwo. Rok 2012. Dwóch pracowników studia Bohemia Interactive, odpowiedzialnego za serię Arma, zostaje aresztowanych przez grecką policję. Panowie fotografowali instalacje wojskowe na potrzeby ich najnowszej produkcji. Arma 3 to symulator wojenny, którego akcja rozgrywa się w rejonie wzorowanym właśnie na śródziemnomorskiej Grecji. Zachowanie deweloperów wydało się podejrzane tamtejszej policji, która aresztowała ich pod zarzutem szpiegostwa. Sytuacja była naprawdę poważna, ponieważ Czechom groziło aż 20 lat więzienia. Warunki, w których byli przetrzymywani, były ponoć naprawdę ciężkie. 25-osobowa cela, 2 posiłki dziennie, spanie na podłodze. W sprawę zaangażowało się czeskie MSZ, a nawet prezydent. Pechowcy spędzili w areszcie ponad 4 miesiące, ale w końcu zwolniono ich po uiszczeniu kaucji w wysokości 5000 euro za osobę. Nie mniejsze problemy miał niejaki Amir Milza Hekmati, Amerykanin arabskiego pochodzenia, który pracował dla firmy Kuma, producenta gier wideo. Amir został aresztowany w 2011 roku, kiedy przybywał w Iraku i podczas przesłuchania przyznał, że Kuma zajmowała się tworzeniem gier wideo, której celem miało być zmanipulowanie społeczeństwa i przedstawienie militarnej obecności Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie w sposób wyłącznie pozytywny. W serii Kuma War gracz może na przykład wziąć udział w operacji, której celem jest likwidacja Osamy Bin Ladena. Firma zajmowała się więc propagandą i miała być ponoć finansowana przez CIA. Tak jak mówiłem, Amir przyznał się do zarzutów, ale podejrzewam, że w takich okolicznościach przyznałby się nawet do tego, że jest czołgiem. Irackie służby raczej nie spisywały jego zeznań podczas swobodnej pogawędki przy kawie. Nasz bohater został skazany na karę śmierci, ale na jego szczęście wkrótce karę zmieniono na 10 lat więzienia. Ostatecznie Stanom Zjednoczonym udało się wyłuskać byłego Marines z irackiej celi. Na początku 2016 roku został on uwolniony razem z 3 innymi obywatelami USA przetrzymywanymi przez irackie służby. Cóż, faktem jest, że gry wideo to kapitalny materiał propagandowy, ale czy rząd USA zainwestowałby akurat w coś takiego jak Kuma War? Nie wydaje mi się, żeby ta produkcja miała dużą siłę rażenia, ale nie wiem, w co grywa się na Bliskim Wschodzie. I to by było na tyle. Być może teorie spiskowe dotyczące Pokémon Go, Windowsa 10 czy innych gier i aplikacji to przesada, ale postępująca inwigilacja naszych działań, szczególnie w internecie, jest faktem. A wszyscy się chyba zgodzimy, że wizja świata opisanego przez Orwella nie jest ideałem, w którym chcielibyśmy żyć. Do usłyszenia.